1974 przeniosłem się do Budostalu 4, który pracował na terenie budowy Huty Katowice. Budostal 4 to było dosyć duże przedsiębiorstwo, które dzieliło się na różne zarządy, a w sumie tych zarządów było chyba ze 6, a Budostal liczył sobie około 10 tysięcy ludzi. I tam do huty również przeniosła się moja żona i tam pracowała w hucie. I z huty albo z Budostalu 4 wyjeżdżaliśmy z dziećmi na urlopy, najczęściej do łaz nad morzem, łazy koło Koszalina. I to był rok chyba 80. Byliśmy z rodzinką nie w Łazach, a we Władysławowie na urlopie. W tym czasie rozpoczęły się strajki. Już w połowie sierpnia były kłopoty z dojazdem do Władysławowa, bo już strajkowały niektóre zakłady, między innymi PKS w Gdyni. Ale stocznia zastrajkowała. Mnie się już kończył urlop, miałem wracać z rodziną do Budostalu. Więc postanowiłem jechać do Gdańska, tam nawiązałem kontakt ze strajkującymi. Dali mi plik ulotek, a właściwie pisemek wydawanych przez strajkujących. Wróciłem do Budostalu, zacząłem rozdawać te pisma, rozmowy z kolegami i to chyba był 6 września. Zrobiliśmy pierwsze zebranie organizacyjne. Jeszcze to się nie nazywała Solidarność, tylko już nie pamiętam jak. W każdym razie nazwę Solidarność dopiero przyjęto chyba w październiku albo wrześniu 80 roku. No i zacząłem działać w Solidarności, w tym związku, który się nazywał potem Solidarność, na budowie Budostalu 4. Po kolei zarządy u siebie, zarządy podległe pod Budostal 4, u siebie robiły zebrania. Oczywiście ja ich obsługiwałem.